Cześć, nazywam się Monika Cieluch i chciałam Was zaprosić do wysłuchania kilku zdań na temat mojej najnowszej powieści pod tytułem Do ostatniej kropli krwi. To jest właśnie ta książka, którą swoją premierę miała całkiem niedawno, bo 24 lutego. Akcja powieści rozgrywa się w naszym Grudziądzu, a konkretnie w jego mrocznym podziemiu. Jej głównym bohaterem jest Leo Starnowski, młody mężczyzna, który po opuszczeniu zakładu karnego staje przed wyborem, czy wrócić do świata podziemia i świata przestępczego, czy też zacząć żyć w zgodzie z prawem. Jest też ona, młoda i ambitna pani fotograf Nasturcja Wrońska, która postanawia wykorzystać Leo do jednego ze swoich artystycznych projektów. Co z tego wyniknie i czy można wyrwać się ze szponów mafii, nie ponosząc przy tym żadnych konsekwencji? Czy młoda kobieta jest w stanie stawić czoła światu, w którym rządzą brutalni gangsterzy? Jak bardzo skorumpowany jest Grudziądz i kto w nim ciągnie za przysłowiowe sznurki? Tego musicie dowiedzieć się sami. Zatem jeśli lubicie powieści z wartką i nieprzewidywalną akcją, z bohaterami, których nie w sposób nie polubić, koniecznie sięgnijcie po Do ostatniej kropli krwi. Ze swojej strony mogę Wam obiecać, że miło spędzicie czas i spojrzycie na Grudziądz z zupełnie innej perspektywy. Pozdrawiam serdecznie.